20 czerwca w Miejskim Ośrodku Kultury odbyła się gala, podczas której nagrodzono 23 uczniów, laureatów konkursów przedmiotowych oraz ich nauczycieli. W ten sposób uhonorowano uczniów oraz osoby, które ich przygotowywały do konkursów organizowanych przez zachodniopomorskiego kuratora oświaty i gminę Police. Są to uczniowie, którzy przechodzili do szkoły podstawowej, myśląc, że będzie 6-letnia szkoła podstawowa. Skończyli 8-klasową. To byli często uczniowie 6-letni. Wtedy była ta reforma. Oni dzisiaj właśnie kończą szkołę. Była to też młodzież, która uczyła się w szczególnie trudnym czasie. Tak naprawdę w klasie 6 zaczęła się pandemia, a więc nauczanie zdalne. Przygotowanie się do olimpiad przedmiotowych nie było łatwym zadaniem, szczególnie podczas nauki zdalnej. Największe indywidualne sukcesy odniósł Adam Sałapa, który został laureatem konkursu wojewódzkiego z matematyki i zwycięzcą z geografii na szczeblu gminnym. Szymon Szponder, Wiktoria Krawczyk, Alan Kajkowski i Korneliusz Kamiński byli laureatami w dwóch konkursach. Sytuacja dojrzewa do tego, że będziemy się spotykać co roku i będziemy również nagradzać wszystkich. Dziękuję również za wspaniałe poczucie obowiązku do nauki. W gali wzięli udział uczniowie, ich rodzice, nauczyciele, dyrektorzy szkół oraz przedstawiciele władz gminnych i powiatowych.